Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego uważam, że intermittent fasting to najlepsza metoda, jeśli chodzi o utratę wagi. Gotowi? Zaczynamy! Jest naukowo udowodnione, że intermittent fasting jest tak samo efektywne jak diety, w których liczy się czy ogranicza się kalorie. Jeśli chodzi o utratę wagi oczywiście. Jeśli chodzi o intermittent fasting, dlatego ze względu na te poziomy leptyny, przy intermittent fasting nie jesteśmy głodni z samego rana, gdzie na dietach, w których na przykład ograniczamy ilość kalorii i jemy małe posiłki, słuchajcie, większość osób będzie chodziło złych, dlatego że będą głodni, nie do końca dojedzeni, prawda? Na intermittent fasting spalamy tkankę tłuszczową. To jest główny, słuchajcie, powód tego, dlaczego intermittent fasting działa tak korzystnie dla większości osób. Przy czym zachowujemy masę mięśniową. Na intermittent fasting tracimy 90% tkanki tłuszczowej, a 10% tylko mięśni. Przy restrykcyjnej diecie, kiedy liczymy kalorie, jest to 75% tkanki tłuszczowej, a 25% mięśni. Także na intermittent fasting zachowujemy masę mięśniową, a tracimy tkankę tłuszczową. Dlatego wiele osób, które ćwiczą, stosują intermittent fasting. Proste. Kolejny mit tutaj jest taki przy intermittent fasting, że metabolizm zwalnia. Są badania, które postaram się zamieścić pod tym filmem, które dowiodły, że przy okresowym poszczeniu metabolizm podwyższa się, czyli nie musimy jeść po prostu nie wiadomo ilu posiłków dziennie, a metabolizm i tak będzie wysoki. Oczywiście są tutaj również korzyści zdrowotne IF, dlatego że na przykład obniża cholesterol i trójglicerydy i odsyłam Was do tego poprzedniego filmu, tutaj się zaraz pojawi, w którym mówiłam właśnie o korzyściach zdrowotnych intermittent fasting. Także nie tylko utrata tkanki tłuszczowej, ale również zdrowie. Kolejnym plusem tutaj jest, że nie musimy naprawdę przygotowywać nie wiadomo ilu posiłków dziennie. Słuchajcie, im mniej tych przygotowań, tego wszystkiego, tym jest to naprawdę łatwiejsze do ogarnięcia dla każdego. Jedząc te posiłki, które są znacznie większe, będziemy czuli się naprawdę napełnieni i nie będziemy mieli ochoty podjadać, nie będziemy chodzić wkurzeni, że nie zjedliśmy wystarczająco dużo, także to jest kolejny plus. Także jeśli chcesz schudnąć, uważam, że intermittent fasting jest zdecydowanie najlepszą metodą do wypróbowania. Jest to właściwie styl żywienia, a nie dieta. Jeśli przydał Ci się ten film, zostaw lajka, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia.